Hej, kapitanie Madness, jak tam zdrowie? Jak zwykle bardzo niedobrze. Witam cię, sierżancie Barnes! No ja pierdzielę. Jadą! Wszędzie! Co ja mam, karabin maszynowy na 5 naboi? To chyba ma z tłumikiem, to jest już co? To jest... Tak, to jest kolejna akcja, wejdźcie po cichu, chłopaki. Jak cholera. Czy ile ono tu pocisków? 20, ale to strzela, wiesz, jak... Tak, jak... I koniec. Haha! Pamiętaj, wal w latarki. Można coś z tym zrobić? Nie, no po prostu łatwiej... Z tyłu idą kolesie. Zobacz, dobra, widzę. Łatwiej zlokalizować po prostu oponenta, nie? A, tam mamy kierunek ruchu. Uważaj, bo tam, wiesz, to nie są żarty, prawda? Żeś ich zaszedł. A tu wyczyściłeś wszystko? Jakąś strzelbę, tak. Oh, oh. Green! Staję! Padł! Stałeś? Padł! Jest! Mam Strikera! Woo! Czekaj! Co Striker bitches! Moja ulubiona strzelba! Zaraz po pancerze w Jackhammerze! Kurde, wyrzuciłem granata przez okno. Jaka porażka. No to Rojo wchodzi! Jak ekwilibrium! Uważaj na snajperów! Tak, kolesi... Aha, latają! Kolesie za oknem gdzieś tutaj strzelają. Boom! Kurde, koleś z shotguna. Słyszałeś kogo? To byłem ja. Nie. Tu koleś latarką mi jeszcze świeci po oczach bezczelnie. Tak. Wal w tych snajperów przez okno, bo jestem na krótkim... Próbuję. Dobra, a ja ogarnę to przejście. Dobrze, ta by była podłoga. Ładnie, fajnie się ślizgam. No to dzisiaj chyba pracownicy tego biura mają wolne i będą mieli wolne przez długo. Jest tu jakiś karabinek nowy? Jest UMP. No tutaj coś się, tu jest DAO 12. UMP 45, ale my jesteśmy pro! O, to za zewnictwo! No ja też sobie wezmę UMP. Ja lubię UMP. I to było jakieś brzydkie. Wiem, że lubisz umpa umpa. Coś tu cicho i spokojnie, to mnie znowu przeraża. Już nie. Co za cicho, gdzie jest miecho armatnie? Tu są schody. Wobec czego ja mam dziczeć? Potrzebuję inspiracji! Ja wchodzę, ja ich flankuję strzelbą. Flankuj. Drugi, trzeci. Czwarty, piąty, prosto w pysk. Bum, śród shot. To jest świetne hasło. Ja to na filmie widziałem wczorajszym, to się uśmiałem. A, spontan wyszedł standardowo, rozumiesz. Tylko, że bardzo wolno ładuje to. A co ty masz teraz przy sobie? Strikera, mam strzelbę automatyczną. 12 pocisków. Kurde, wejdę im na balkon i wykoksuję. Haha! Dobra. My tu mamy coś zbierać, czy tylko po prostu się przemieszczać? A nie tylko rozpierdalać? No nie wiem. Aha! Po kuśkach mi pojechał! I spadł z balkonu, szmaciana lalo! Kurde. Są gumowe i szmaciane lale. Dyn, 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 rok! Jestem! Bój się! Bez ciemno. Czekaj, tu jest biuro chyba. Ekstra. Kurde, pancerne szyby. Rok, co się robi strzelbą, Orle? Nie, tak. Tędy nie przejdziemy jednak. Kurde, nie, ciemno. Tak. Ej, Znam łysy jesteś, widziałeś o tym? Kiedy ja? Się ściąłeś? I kto to mówi? Co? Co? Znowu spokojnie. No, do czasu! Kwiatki? Patrz, Rok. Stań sobie przed tą szybą. Z drugiej strony. Mój okrzyk Roya. Nie no, trzeba jakoś urozmaicić brednią ten etap, albowiem cierpi on na straszną nudę!
No niewiele tu się dzieje, ale to wiesz, to widocznie wszystko jest zgodnie z planem. Znając życie, zaraz nie będziemy narzekać. Ale to poprzednia, ta wczorajsza misja, czyli trzecia. To jest hit and run. Wczorajsza coś tam była, kurde, przegięta. Patrz, to jest fajne w grach, podejdź. To jest fajne w grach, że... Dobra, olać to krzesło. Że jak ci komputer siądzie i zobaczysz blue screena, to możesz... There is no problem at all. Sprawdźmy. Striker, chcesz sobie wziąć też tego Strikera? Polecam ci, patrz, tu leży. No to jest DAO, to co ja mówiłem. To się no tak, ale to jest Striker albo Street Weeper. Różnie na to mówią. A ja nie, ja lubię takie. To są potoczne nazwy, a tutaj w grze są takie, wiesz, profesjonalne. Dlatego nie było na przykład... Ja będę otwierał drzwi, także kryj mnie jakby co. Znaczy w sensie jak Nie musisz powtarzać dwa razy. Zacięły się, no i zaczyna się Mordor. Greeny! Ty uważaj, bo to są siły specjalne. Siły specjalne! No to rozpierdzieli ich niepełnosprawny. Wreszcie dostałem latarkę. Tutaj masz granaty z tyłu i to spory zapas, więc wiesz... Nie ma sprawy. Dobra, ja im tam wlecę. Ja pierdzielę, będę cię będę filmował twój zgon. Nie ma sprawy. DAJ MOTHERFUCKER! Padł jeden. Drugi. Granat. O ja pierdzielę, Rok, chyba to był głupi pomysł. No tak. Padłem. Powstań! No, nie za bardzo musisz mi pomóc. I to będzie dla ciebie diablo trudne zadanie. Spokojnie, masz jeszcze trochę czasu. No chodźcie tu. Chodź, Rok. Łupaj z tego pistoleciku. Jedziemy. Okej, dzięki. W dobrym momencie, kurczę, bo się chyba ta pierwsza fala skończyła i można wyważyć drzwi, także kontynuuj, majstrze! Aha. Tak, z naszej strony się zacięły, a z ich nie. No tak to jest, każdy złośliwość rzeczy martwiej. I paliana. Reloading! Jest jamo? Nie, to po tej stronie drzwi, nieważne. Rojo Super Extra Pro Jump. Boom! Ale ciemnica tutaj. No, ta latarka świeci, wiesz. No, latarka to jest... Jak jaśniówka w odbycie. Wiesz co, genialne... genialne są te światła w tej grze, ale to jest przygięcie pały, że w biały dzień, wiesz, latarką... Czekam aż zajmiesz pozycję. Ustaw się koło drzwi, czy coś? Tak? Nic mi tak nie pisze. Może to nie te drzwi, Orle? Orla, sam też nie wiem. Nie, no co jest? Aha, no racę, Rok. Cofnij się. Teraz. Genialny pomysł. A ty nie masz gdzieś punktu wskazanego, którym powinieneś się udać? Nie. Nawet malutkiego punkcika G. Aha, no tak, dobrze. Drugie drzwi, czyli nad nami, chodź tu, Roki. Nie, ty masz jedne drzwi, a drugie. Aha! To dlaczego mój nic nie robi? Albo czekaj. Aha, na dobra. Na 3-4. Woohoo! Rozpierdol! Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty. No dobra, dodałem te dwóch. Pięknie. To się nazywa koop. Kurczę, ale są też po przeciwległych. Będzie dupa, jak zginę, będziesz miał daleko. Dobra, wale green i sami. Ja jeszcze nikogo nie trafiłem. Aha. Ale jest pierwszy. Brawo! To mi naprawdę przypomina naszą zabawę w multi. Po prostu po wczorajszym 4,5 godzinny maratonie. Jeszcze dzisiaj nas pewnie czeka kolejny. Odlot. Kolejna gra, w której nawet nie tknąłem. Dobra, biorę ciężki rozpylacz. Ha, 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 ha. Co powiecie teraz, gnoje? No i oczywiście podniosłem broń, która miała 13 magazynków. I zniszczyła, przerwała mi szał agonii. Where? Tu jest tak diabelnie ciemno, że szał. 100
Dużo naboi na was czeka! Cikuj, cikuj! Za nami, Rok, za nami! Dobra, ty pruj w tył, ja pruję w przód. Padł jeden tu. Dobra, do drugiej lokacji nie idę bez ciebie. Widzisz, żeś ich wszystkich tu wyciął, kurde. No wyciąłem ich, następna lokacja na nas czeka. Granat. Nie masz jakiegoś fotowizora czy czegoś w tym stylu? Nic nie mam. Walę na czuja. Ja pierdziu. Z tyłu idą rejon. Spoko. Rzuciłem im grenadesa. No, może dwa. Nie wiem, czy to pomogło. Pomogło. Kusi mnie to dało, ale... To jest dobre, bo to jest close quarters, nie? Taki styl. Uważaj, granat. Spoko, o, dwa! Jeden mój. O, jaki śledź. No, wiadomo. Tutaj z biegu, jak się nie rzucisz na ryj do czołgania, to nie żyjesz, a w multi zapomnij bez takich akcji. Zresztą sam wiesz najlepiej, jak żeśmy głosili, prawda? Kurde, to było cudowne, to było cudowne. I tam po trzy levele nam wpadły jeden wieczór. Jedną noc w sumie. Spędziliśmy z rojem wspólnie noc. Nie pierwszą, nie ostatnią. Granat poszedł do środka. Prawie Borderland! Jeszcze ładowana bębenkowo. Rok, ja wiem, że ciężko znosisz krytykę, ale tutaj już możesz klękać. Non-stopper. Boże, gdzie jest latarka? Co znaczy ciężko znoszę krytykę? Nie, no żartuję. To już za późno. Niestety nie podam. Ja pierdziu, masz latarkę? Nie, a ty? No nie. No to kopnij się do domu, poczekam. Okej, okay, Royo Jump. Nie. Ty uważaj, stary. Wiem. Tutaj Royo Jump mógłby niespecjalnie przejść. To już byłby Jackass, wiesz? To już byłby Jackass. Rany, nie mogę wziąć windy. Lecą, spokojnie, Rok. Kurde. Dobra, walę tym pistoletem do nich. Dobra, zdjąłem trzech pistoletem. Uważaj, jak granat wybuchnie, podejdź do mnie wtedy, teraz. To mój. Okej, elegancko. Biała gwiazda. Weź się nożem przejechać, co? Ale tak śmiesznie, wiesz, z trzech metrów tak szybko się do mnie, wiesz, tak jakby przeteleportował. Taki chamski skrypt, wiesz. No, ale niech tak mają. Niech się cieszą. A przy okazji, oczywiście koop jest ciekawy, tylko tu nie ma fabuły za bardzo, ale muszę przyznać, ja nie bardzo rozumiem, czemu ludzie narzekają na fabułę w singlu, wiesz? Aha. Bo jest bardzo jest fajna. To jest tak, kurde, już chyba ludzie przywykli do tego, co to poleciało. Na wszelki wypadek, profilaktyka. Ludzie przywykli do tego, że w takich gierkach skoncentrowanych na multi fabuła w singlu jest kiepska i już się narzeka chyba dla zasady. Moim zdaniem jest całkiem fajne. Wiesz co, no magią multiplayera i generalnie MMO, no bardziej multiplayera wszelka niż MMO w MMORPG, jest to, że fabułę poniekąd tworzą sami gracze, nie? Czują się częścią kreacji opowiadanej historii. No. I nie lubię mieć narzucanych jakichś rzeczy. Nie wiem, może to z tego też wynika. No. Siadaj. Wchodzę, będę walił ze sweepera. Tylko włącz to radio! Ja się nie mogę skupić przy tym. Włącz gagę albo Bibera. Jak słyszę Bibera, mam ochotę mordować.
nie wiem, nie znam jego piosenek, bym ci zaśpiewał nawet, no wiesz. Baby, 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 woohoo! Baby, 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 woohoo! Cheeky cheek, baby! Baby, 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 woohoo! To jest jakiś francuski rap? Co to jest? To jest czeski metal. Ja pierdzielę, wiesz co, jadę na czuję. Sorry, że nie strzelałem, po prostu ładowałem. Wow! Misja wykonana, woohoo! Będzie najkrótszy kop, ale trudno. Tak i tak bywa. Nowy mem, kochani, double shotgun reload. Coś tu się nam odblokuje fajnego? Aha. Czyli na jutro sobie zostawiamy załatw ich na amen. Załatw ich na amen. Misja numer 5. Very serious. Także trzymajcie się na razie, a my idziemy się bawić w multi i zapraszamy do gry. Tak. Pa, pa. Dziękuję. Cik-a-cink.